Polo Lista. Drodzy Państwo, jest niedziela, wybiła godzina 10. Dziś nie jest standardowe notowanie Pololisty. Dziś mamy specjalne wydanie Retrolisty, czyli 7 najlepszych utworów muzyki disco, jakie kiedykolwiek powstały na tym świecie. No a jeśli mamy porozmawiać o najlepszych utworach, no to i najlepsi goście musieli się pojawić tutaj dzisiaj z nami w pięknym, klimatyzowanym studiu Radia Yard. Jest z nami Arek Braxton. Witam słuchacze Radia Yard w ten niedzielny poranek. Moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, przepyszne śniadanie. Aj, będziemy opowiadać o największych hitach muzyki tanecznej. Poza Arkiem pojawił się u nas prosto zza wielkiej wody DJ Diesel. Witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Yard. Słuchajcie, chłopaki, w takiej ekipie to ja trochę jestem dzisiaj onieśmielony, no bo to jakby wielkie gwiazdy, obyci na scenach muzyki, więc moglibyśmy śmiało rolę zamienić. Nie no, moglibyśmy spokojnie, ale dzisiaj jesteśmy gośćmi, słuchajcie, dobre śniadanie mamy tutaj, wy nie widzicie, drodzy Państwo, naprawdę sobie jemy, pijemy świetną białostocką kawę. Pawłowi smakuje podwójnie, tak czy nie? Oczywiście, w Białymstoku wszystko smakuje lepiej. Smakuje inaczej, tak jest, więc przy kawie, przy dobrym ciastku, no i dobre kanapki też nie widzicie, kawior jest i szampan też będzie. Nie, nie, czekaj, czekaj, jesteśmy na Podlasiu, to są kartacze i babka ziemniaczana. Babka ziemniaczana, to sobie poopowiadamy od pierwszych hitów, które się pojawiły na scenach od lat. Panowie, to co, możemy oficjalnie rozpoczynać? Oczywiście, zaczynamy. Startujemy. Polo Lista. Przed oczami ją ciągle mam i nie potrafię opisać sam, co ze mną, co się dzieje ze mną. O, o, gdzie nie spojrzę, tam widzę ją. I nieważne to dzień czy noc, co ze mną, co się dzieje ze mną. Wpadłem w wisidła, omotała mnie, wystarczył sygnał, jestem w grze. O, zaczyna robić się gorąco. Polo Lista. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Dobra, dzisiaj trwa retrolista, najlepsze utwory disco w historii całej muzyki polskiej. No, panowie, a wy macie swój ulubiony utwór? Z muzyki tanecznej w Polsce? Absolutnie. Ojejku, tego tyle jest tych numerów, które są fajne do tańca. Można by powiedzieć, że wielkie przeboje do tańca w latach 60. miał zespół Czerwone Gitary. Byli Skaldowie. Przecież to były piosenki do tańca, a nieco później sięgając dalej, to zaczęła się muzyka elektroniczna, lata 80., zespół Papa Dance, Kapitan Nemo i wielu, wielu innych wykonawców, którzy w Polsce królowali na listach przebojów. Ja też jestem wielkim fanem zachodnich produkcji, ale o tym dzisiaj nie rozmawiam, tylko polskich. Nie wiem, jak Diesel, który wyjechał z Polski, ile ty miałeś lat wtedy? Miałem 15 lat, wyjechałem w 93 roku, więc... Dużo muzyki wchodziło na rynek, dużo nowych trendów, a niby tak muzyka chodnikowa wtedy jeszcze tak, się tak, nazywała. To były początki. Tak, to były początki. A taki kawałek, co mi zawsze do gustu przychodził, to było Ciao Italia z zespołu Top One. Mhm. No to już było tak. Później, to ja to mogę śmiało powiedzieć, że uwielbiałem zawsze Kamikaze Wróć, te pierwsze utwory zespołu Papa Dance, nieco później Nice Story, te wszystkie przeboje, które były do tańca, bo to dyskoteki szkolne, te numery się przewijały bardzo mocno. No i chyba w tych czasach rzeczywiście, jeśli... Aj, przepraszam bardzo, zespół 2 plus 1 miał wielkie przeboje, wielki nieba, mały tak. Człowiek, przy tym piosenka taneczna. Tutaj nie możemy pominąć. Dla mnie też takim utworem tanecznym, który później też nagrałem, Ausia Lalala, Ilka Dudka. Przecież to jest numer typowo no zabawowy. Tak, więc w różnych gatunkach można było sobie potańczyć. Ja jeszcze pamiętam swoją młodość, kiedy tańczyło się przy piosence Mniej niż Zero na przykład, zespołu Lady Punk. Czy Kombi był takim zespołem do tańca, bo wtedy taką muzykę się grało, a nie jak teraz w Polsce Latino Disco Polo. To wtedy ta muzyka mainstreamowa, popowo-rockowa była muzyką do tańca. Dokładnie. Dokładnie tak. No to my pograjmy trochę takiej fajnej muzyki disco już teraz na antenie Radia Yard. Polo Lista. W soboty i niedzielę od 10. Twoja ziemia, masz na wieczór plan.
bez ograniczeń fan. Uwielbiasz ten stan. Pololista w Radiu Yard. Paweł, dla ciebie obecność dzisiaj tutaj w radiu nie jest żadną nowością, no bo gdzieś tam mi ptaszki doniosły, że za oceanem, za wielką wodą, no prowadziłeś również nasze radio Nowa Anglia, tak? Tak, powiem tobie tak, że nie było żadnego polskiego radia, więc postanowiłem stworzyć swoje radio. I tak się właśnie zaczęło, nasze radio Nowa Anglia, gdzie promowaliśmy polską kulturę, polską muzykę. Mieliśmy dużo fajnych wywiadów z gwiazdami z Polski, którzy przeważnie do nas dzwonili. Nawet mieliśmy dużo gości na żywo, jeżeli przyjeżdżały jakieś zespoły, zawsze zapraszaliśmy ich do studia. Między innymi tak najbardziej mi się przypomina fajny wywiad z Dzianim, który cygańska muzyka, cygańskie gwiazdy. Więc co fajnie było, że po prostu można było to usłyszeć. Polski język. Dokładnie. Na falach amerykańskich. Czy muzykę disco polo też było można usłyszeć? Tak, tam? Była każda muzyka disco polo, rock, cokolwiek polskiego. Nawet był folk czasami. Dużo gwiazd muzyki disco polo, no może nie dużo, ale był taki okres, kiedy wyjeżdżali, opuszczali granice naszego państwa, Skalar US, Marek Żurowski, grupa Domino. I powiedz mi, jak odbierana jest ta muzyka taneczno-rozrywkowa za granicą teraz w Stanach Zjednoczonych? Bardzo dobrze. Ja myślę, że nie ma takiej polskiej imprezy, na której nie usłyszałbyś polskiej muzyki tanecznej, czy to disco polo, czy coś innego. Więc dużo ludzi lubi taką muzykę, przeważnie Polacy. Co było trudno, kiedyś było trudno tą muzykę zdobyć, więc musiałeś jeździć po polskich sklepach, czasami 3 godziny jazdy do polskiego sklepu w Nowym Jorku, czy żeby właśnie tą muzykę kupić i tą muzykę złapać. Teraz wszystko jest na tacy, prawda? Tak, teraz troszkę jest łatwiej, no ale kiedyś najnowsze polskie kawałki to było trzeba właśnie albo przywieźć, albo ich szukać. No słuchaj, byli DJ-e, którzy promowali, czyli Bogdan Fabiański, legendarny, Marek Sierocki, to byli dżentelmeni, tak, którzy promowali tą polską muzykę w Stanach Zjednoczonych, ale mnie tu zaciekawiła jedna rzecz, bo ty powiedziałeś kiedyś mi, że Ameryka nie jest gotowa na nowe disco polo. Ciągle gra się te stare hiciory. Dlaczego tak jest? Tak jest, nie wiem, chyba to jest taka tradycja, że na niektórych imprezach po prostu muszą być te kawałki, a nowe piosenki wchodzą, niektóre wchodzą i wychodzą, ale są też takie nowe piosenki, co po prostu zostają i są klasykami. A no właśnie a propos tych piosenek, no takim najbardziej znanym hitem, który udało się tobie przerobić, czy w swojej aranżacji wydać, jest Rysa na szkle, prawda? Tak. Beat Magic i tak dalej. Ale widziałem, że również zespół Piękni i Młodzi w twoim wydaniu też się pojawił. Tak. Tak, jest remix właśnie, to chyba była piosenka Drama. Drama, dokładnie, tak. Magdalena Narożna pochwaliła się, spotkałem ostatnio z Magdą i mówiła, że właśnie DJ Diesel zrobił dobre remiksy, jest mega sprawnym aranżerem i liczy na kolejne przeboje. I wszyscy mówią, że to taki konkurent Tripsa, no. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale wiecie, chłopaki, do czego ja dążę? Że dzięki właśnie DJ-owi Dieselowi za granicą nie tylko te starsze kawałki muzyki disco polo się pojawią, ale i te nowe, fajne, współczesne również mają szansę dostać nowe życie właśnie za wielką wodą. Tak jest. I właśnie mi się to bardzo podoba, jeżeli jacyś nowi artyści na przykład napiszą do nas wiadomość, czy wyślą swój kawałek. No dobra, nie bądź skromny, przecież do ciebie wszyscy piszą. Kuba z Playboysa, no wszyscy piszą. Że mają szansę właśnie się pokazać za daleką wodą, żeby ludzie ich usłyszeli. To jest fajna rzecz. No to my posłuchajmy już teraz najlepszej muzyki disco. Pololista. Przeważnie to jest tak, że do ciebie, Arek, przychodzą największe gwiazdy muzyki disco polo. To ty przepytujesz, to ty jesteś, wiesz, tym, który rządzi w studiu. A wiesz, ja się muszę przygotowywać, żeby przeprowadzić takie wywiady. Mój drogi, ja siadam, bo znam wszystkich.
I teraz wiesz, nie mogę tylko gadać o muzyce, więc szperam kilka godzin, te researche ciężkie, ale przychodzą wszyscy. Ostatnio był u mnie Zenek Martyniuk, otworzył mi się, słuchajcie, tak, takie historie opowiedział, że to można zobaczyć to na YouTubie. Moi. A powiedz mi, jak ściągnąć Zenka do studia, bo ja walczę z tym strasznie długo, nie mogę go w żaden sposób tutaj przyciągnąć wiesz, do mnie. Wiesz co, my się z Zenkiem znamy tak naprawdę od lat 90., więc śmiało można powiedzieć, że Arek Brach to taki Kuba Wojewódzki muzyki tanecznej, więc raczej mi nie odmawiałam artyści. To jest jeden telefon i artyści są, więc jest to bardzo miłe, że mam takie zaufanie. Też wiedzą, że nigdy jakieś historie nieciekawe się pojawią. Zawsze to jest miła, sympatyczna rozmowa, kiedy ja się spotykam czy z Zenkiem, czy z chłopakami z zespołu Top One, czy to są panowie z zespołu Lady Punk, trochę z innej bajki. To my sobie rozmawiamy jak z tobą, przy kawce. To jest rozmowa przyjacielska, to nie jest wywiad. My to traktujemy jako takie spotkanie towarzyskie, którzy sobie opowiadają o muzyce i życiu. Arek, ja się uczę od ciebie prowadzenia tej, wiesz, szkoły dziennikarskiej, rozmów takich z gwiazdami muzyki, disco i nie tylko. No, jesteś poniekąd takim moim autorytetem muzycznym. No, dziękuję ci bardzo, jest mi bardzo miło. W końcu to, wiesz, bycie prekursorem muzyki tanecznej w Polsce zobowiązuje. I to jest też tak, że ja pamiętam, jak trafiłem, zawsze mówię, jak ty trafiłeś do telewizji mając lat tam 15-16, już wam powiem. To wyglądało w ten sposób, że też byłem już wtedy artystą, wykonywałem przeróżne piosenki autorskie, występowałem w programach dziecięcych i kiedyś pamiętam, poszedłem jako gość przed festiwalem w Sopocie, to było w 94 roku, nawet wcześniej i tak sobie rozmawialiśmy o muzyce, Krzysiu Dużyński, Monika Luft, pozdrawiam, jeśli słuchacie. I ja miałem być tylko gościem, miałem tylko powiedzieć o tym, co zagramy na festiwalu, później były targi Midem, gdzie też reprezentowałem Polskę i tak rozmowa przeszła na tematy muzyczne, na temat tego, co my dzisiaj opowiadamy o hitach, że zaproponowano mi muzyczny kącik kawy czy herbaty w Telewizji Polskiej, no i od tego wszystko się zaczęło, już wtedy wszystkie telewizje publiczne, gdzieś tam się pojawiałem, później był TVN, Twój Problem, Nasza Głowa, czyli bardzo popularny program. I co jest fajne, że na przykład zespół Mysłowic u mnie debiutował, miał pierwszy swój wywiad. Wow. I co było fajne, parę lat temu, chyba z rok czy dwa lata temu, oglądał sobie program Kuby Wojewódzkiego, tam mój wywiad na tym jego kwadraciku. Więc to jest fajne, że te zespoły kojarzą. O, i ostatnia historia w ogóle. Sprzed dwóch tygodni graliśmy koncert w Lipce z zespołem i supportowaliśmy Agnieszkę Chylińską. Agnieszka to jest taka artystka, wiadomo, że nie pozuje do zdjęć, jest jak Michael Jackson, już gdzieś tam tylko przyjeżdża samochodem, wyjeżdża, raczej nie pojawia się wśród publiczności. Kiedy się spotkaliśmy, to od razu pierwsze, co to przytuliła mnie, powiedziała: my się bardzo dobrze znamy z playboxów w 98 roku. Popatrz, jak to jest dawno. I ta cała brać, słuchaj, tych artystów z tamtych lat się naprawdę przyjaźni. To było takie spotkanie, że jak się przytuliliśmy, to 3 minuty się tak trzymaliśmy, zresztą są zdjęcia u mnie na social mediach, że my się pamiętamy, że my się lubimy. To były takie czasy, że artyści wymieniali się doświadczeniami, tam nie było zawiści, każdy każdemu kibicował. I popatrz sobie, tyle lat, a jednak Agnieszka, mając tysiące osób, których spotyka jako jurorka, jednak pamiętała wujka Braxtona, przy której powiedziała: tak, to wtedy był ten stolik, a w tym stoliku to była grupa zawodowych artystów, czyli byłem ja z kolegami, była Agnieszka Chylińska-Koena, czyli Grzesiu Skawiński, Waldek Tkaczyk, był Skiba, Big Cyc, więc to takie były historie wtedy. Piękne wspomnienia. No i tak się rodzą właśnie te legendy Braxtona, bo właśnie tak to wszystko się rozpoczynało. Ja życzę tym młodym artystom, młodym dziennikarzom, żeby właśnie takie doświadczenia mieli i takie wspomnienia, jak ja mam teraz. Nie trudno się dziwić, że wujek Braxton dostał w Ostródzie, znanej Ostródzie, sławnej Ostródzie, wszystkim miłośnikom muzyki taneczno-rozrywkowej, nagrodę prekursora tej muzyki. No to było piękne wydarzenie, słuchajcie, naprawdę, bo można dostać przeróżne nagrody. Mam wiele tych nagród, natomiast to była taka szczególna, doceniona i jeszcze nawet Diesel był ostatnio u mnie, jeszcze w styczniu, pamiętasz, jak byliśmy u ciebie? Tak, dokładnie. Gdzieś pojechaliśmy do chłopaków z Dance to Disco, bardzo znanych producentów i tak patrzyliśmy na stare brawa, popcorny i co otwieraliśmy, gdzieś tam ta moja twarz się pojawiała. To jest fajne, teraz dzieci mają internet, są inne gwiazdami czasy. Social mediów, a ja byłem wtedy gwiazdą popcornów, braw i wszystkich tych pism młodzieżowych w Polsce. Pololista.
Rozpoczynamy kolejną godzinę, a dzisiaj nietypowej pololisty, bardziej retrolisty. Dzisiaj słyszymy największe hity muzyki disco, jakie do tej pory pojawiły się na świecie, przy których bawimy się już od wielu, wielu lat. No i dzisiaj oczywiście tutaj w studiu Radia Jart są ze mną niesamowici, fantastyczni goście. Jest Arek Braxton, jest DJ Diesel z Za Wielkiej Wody. No i chłopaki, w związku z tym, że my widzieliśmy się jakiś czas temu, trochę czasu minęło, więc ja nie byłbym sobą, gdybym nie podpytał was o wasze plany muzyczne. Jakie jeszcze w twoim wykonaniu, Paweł, możemy usłyszeć w najbliższym czasie fajne przeróbki? Więc, a na pewno będzie więcej remiksów. Chciałbym więcej zrobić remiksów polskich wykonawców i właśnie bardzo mi się marzyło zrobić remiks Nowatora. Mm-hmm. Żadnego jeszcze nie zrobiłem, a poznałem się z Pawłem. Miałem okazję się z nim poznać. Wręczył mi nawet osobiście u mnie płytę, w programie. U Arka w programie. Więc któryś z jego piosenek na pewno jest w planie. A mam w planie jeszcze zrobić kilka fajnych klubowych angielskojęzycznych kawałków. No i bardzo mi się marzy swój polski kawałek, ale taki kawałek, co jest świeży, nie przeróbka, nie zmianka. Coś autorskiego bardziej. Autorskiego, no i mam nadzieję, że niedługo uda mi się taki tekst napisać, skomponować do tego muzykę. A ja daję słowo, że jeśli tylko taki się pojawi, na pewno usłyszą go słuchacze pololisty Radio Jart i na Podlasiu, na Mazurach wybrzmią. Ale wiesz co, jesteśmy na Podlasiu w Radiu Jart, radio, które jest kolebką muzyki tanecznej w Polsce, to rzućmy challenge Dieslowi. Wymyśl numer, który ma zremiksować hit Radia Jart od wielu lat. Dokładnie, to jest świetny pomysł. I teraz robisz. Musisz przyjechać następnym razem z tym numerem tutaj, żeby ci... Tak, i oficjalnie zagramy go wtedy. No to dobra. To tak jaka piosenka? Challenge accepted. Tak, dobra, to co? Chłopaki, myślimy? Burza mózgów? Myślimy. Ciężkie zadanie. Ja bym poszedł w Zenka. Tak, żeby to był wokalista z naszego regionu, tak, żeby reprezentował Podlasie. Stąd, Podlasie. Oczywiście. Masz tak, Zenek, Marcin Siegieńczuk, Zbyszek Perkowski, Focus, chociaż to już jest trochę już młodsze pokolenie. Mamy kogo jeszcze? Boys, też Sokolic. Tak, dokładnie. Milano. Bogdan Borowski, tak. To trudne zadanie, ale trudne, wiesz, tak. Ambitnie idziemy. Ambitnie. No to co? To teraz szafa rzucamy. Kogo wybierasz? Więc może wybierzemy... Ty wybierasz. To ty mi wybierz. Paweł, raz, dwa. Pójdzie weter, nie będzie odwrotu. Raz, dwa, trzy. Zostaniemy z... Kingiem, czyli Zenkiem. Proszę bardzo, brawo. Dobrze, czyli jaki utwór ze starych lat? Jaki utwór ze starych lat? Może klubowe wersji Oczy Zielone. A to nie taki numer, ja myślę te początki zespołu Akcent. Oczy Zielone to już były w różnych remiksach. Tak jest. Tabu Dibu. Tabu Dibu. Jedziemy? Tak, lecimy. Challenge accepted. A my czekamy na efekty. Tak jest. Pololista. Pololista w Radiu Jard. Panowie, mamy dzisiaj retrolistę, najlepsze utwory muzyki, no głównie taneczno-rozrywkowej. Powiedzcie, bez jakiego utworu nie wyobrażacie sobie świetnej domówki? Polski czy anglojęzyczny? Polska i to disco polo musi być, mogę? Disco polo, żeby utrudnić. No to Ciało do Ciała, to jest taki numer, który zawsze kochałem, słuchajcie. Letni wiatr, to jest taka też piosenka, która zawsze mi gdzieś po głowie chodziła. No z tych moich czasów to na pewno nie będę siebie tu wymieniał, bo nie ma to zupełnie sensu. Natomiast zawsze gdzieś tam Jacek Stachurski, Typ Niepokorny, czyli te wszystkie covery, bo to wtedy już Jacek zaczynał coverami. Mało osób o tym wtedy jeszcze wiedziało. Czyli to jest ta moja piosenka. No i piosenki Papa Dance, które były taneczne wszystkie. Paweł jest moim serdecznym przyjacielem, aczkolwiek też byłem kiedyś wielkim fanem tego zespołu, więc jak najbardziej. No i Top One, te wszystkie hiciory, Ciao Italia, Białe Misie, no to legendarne. Czekaj, a zaśpiewasz Ciało do Ciała? Ciało do Ciała, zuz do usta, radadadadadada. O, proszę bardzo, tak niech wszyscy usłyszą, że pierwszy raz w Radiu Jart. To jest w ogóle genialne. Arek Braxton zaśpiewał Ciało do Ciała. I zawsze powtarzam wszystkim, że dla mnie Marcin Siegieńczuk jest najlepszym tekściarzem muzyki disco. Jest bardzo ambitny, chyba najbardziej inteligentny facetem w tej branży. To prawda. Pozdrawiam Marcina, wielki szacun. No, w ogóle Marcin to jest the best. Paweł, a twój ulubiony utwór? A może nie ulubiony, ale... A jeszcze jeden, przepraszam. Dobrze. Tak się nie przegadamy szata, dzisiaj. Tak się bawi elita, no jak my dzisiaj tu? No, dokładnie. Może powiem tak, w Ameryce chyba nie obejdzie się bez Aleksandra na polskim imprezie. André, to jest po prostu... Musisz to zagrać, a też żona moja Mastersa
Musi być. Masters też często odwiedza Stany Zjednoczone, w związku z tym, że często ze Skalarem US tam nagrywają, więc faktycznie jest częstym gościem za Wielką Wodą. Tak, widzę właśnie dużo tego, ale powiem tobie, że on bardziej jeśli w stronę takich Chicago więcej go widać, czasami może w Nowym Jorku, a ja jestem bliżej Bostonu, a też tam jest dużo koncertów, niedawno była właśnie Agnieszka Chilińska, super show był, może by więcej przyjechało z Białegostoku. Nie ma problemu, tak, załatwimy ja parę telefonów. Zrobić trasę artystów Radia Yard po Stanach Zjednoczonych. I Mono Studio w Stanach Zjednoczonych. Słuchaj, byśmy zrobili taką balangę, że to by przeszła ta impreza do historii. Dzisiaj, moi drodzy, Wasilkowie, która właśnie już jest za nami. Nigdy nie mów nigdy. Chłopaki, więc my wykonujemy parę telefonów i zaczynamy organizację. Działamy. Polo Lista. Czy wyobrażacie sobie życie bez muzyki? Kim wy byście mogli być w ogóle z zawodu, gdyby nie muzyka? Słuchajcie, no muzyka jest numerem jeden w moim życiu, zawsze była, ale ja się nie miałem różnych zawodów, słuchajcie. Jestem technikiem elektromechanikiem. Wow, brzmi poważnie. Później gdzieś tam studia były też w tym kierunku. Ja muszę się przyznać i zdradzić tajemnicę, że tworzyłem polską telekomunikację. Te stare centrale Strożera, wy nie pamiętacie, takie wybieraki podnoszące obratowe. Ja przerabiałem na te najnowsze techniczne sytuacje. Pracowałem na centrali telefonicznej. Były dyżury, było cudownie. Miałem też epizod poza muzyką, że byłem kierownikiem sklepu z farbami, więc ja bym sobie spokojnie poradził. W każdej branży. W każdej branży, tak jest. No, na pewno nie mógłbym być budowlańcem, bo nie mam tyle siły. Aczkolwiek myślę, że taki jakiś biznesik jeszcze może otworzę. Moja żona uwielbia ciuchy, więc może sklepik sobie otworzymy. To też mogę być dobrym sprzedawcą. Teraz jest online, to jakby nie było roboty w show biznesie, no to wtedy też jest kamera. Dzień dobry. Tutaj mamy dzisiaj bluzeczkę rozmiar L, cena 25 zł. Myślę, że do tego śpiewający, gdybym te ceny podawał, to może by jakiś dobry zbyt był. Także słuchajcie, ja mogę pracować. Dobry plan B. Nie wiem jak Diesel. Też bez muzyki. I wiesz, nie wiem co bym zrobił, ale bardzo lubię samochody. Zawsze pracowałem w branży motoryzacyjnej. Więc chyba było to by coś z samochodami, ale no nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Na szczęście muzyka jest, muzyka nam towarzyszy, to już teraz na antenie Radia Yard niech też wybrzmi najlepsza muzyka na Podlasiu i na Mazurach. Polo Lista w soboty i niedzielę od 10. Kiedy byliście tutaj pierwszy raz u mnie w studiu Radia Yard, pytałem was, z czym wam się kojarzy Białystok i Podlasie? Coś się zmieniło od tamtej pory? Nadal macie najlepsze wspomnienia z naszym regionem? Ja twierdzę, najpiękniejsze dziewczyny są na Podlasiu, najlepsze kartacze. I wiecie, co mi się kojarzy z Podlasiem? Jutro tam będę. Ty też możesz być z nami. Jedziemy. Na Żubry. Proste. Żubry, słuchajcie, restauracja carska, która też jest. Oczywiście w Białowieży. No i uwielbiam dziczyznę. Jutro też Diesla zabieram na dobre pierogi w Białowieży. No Białystok uwielbiam, słuchajcie, no przede wszystkim centrum jest piękne, katedra jest cudowna, dobre kluby z dobrą muzyką, disco. Białystok to taki mój drugi dom, a poza tym kolebka muzyki tanecznej, to tu czuję się jak w domu, bo kocham muzykę disco. I tutaj w Białymstoku dzieje się wszystko. Tutaj powstały najlepsze. Nawet się zrymowało. Tak jest, a tu powstały wszystkie wytwórnie. Popatrzcie jaki świat, bo opowiadamy sobie o hitach tych najstarszych i popatrz co mi wskoczyło. X-Dance. No proszę. Też legenda lat 80. Niestety zapomniana już powoli. Zapomniana już i to chyba mamy podsłuchy na telefonie. I tak jeszcze wracając do tych starych hitów, też jeszcze X-Dance też był taki numer. Powrót Donalda teraz ciągle na topie, więc... A wiecie, że jakby szkoda, że przegapiliście najlepszą imprezę, jaka odbyła się tutaj na Podlasiu. Na początku sierpnia to było połączenie muzyki i disco polo razem z najlepszym jedzeniem. Święto Mistrzostwa Babki Kiszki Ziemniaczanej, gdzie zagrał jeszcze Jorgus, zagrał zespół MIG, także było można się inaczej. Jeśli posłuchać fajnej muzyki, no to była chyba idealna impreza. No to ja w następnym roku muszę przyjechać. Koniecznie, zapraszam już teraz. W rodzinach radia, no ale tak obowiązki były niestety nasze, że my ciągle jesteśmy z zespołem w trasie, więc nie mogliśmy. Ale ja tak sobie myślę, że Paweł, w przyszłym roku musisz tak zaplanować sobie urlop, że przyjedziesz na imprezę Radia Yard, na urodziny. Będę. I zagrasz też coś dla fanów i słuchaczy.
A my trzymamy za słowo. I ten najnowszy numer od Zenka Tabudibu. No i co? I przede wszystkim nakarmimy cię czymś dobrym. Babką ziemniaczaną. Babcią, kocham to. Tak, babcią ziemniaczaną. Babka ziemniaczana. O, panowie, ten... będzie się działo. Już teraz tak. to czuję. No, powiem tobie tak. Białystok kojarzy się zawsze dla mnie z domem. Wyjechałem stąd 30 lat temu. Tutaj się urodziłem. Więc jak przyjeżdżam z powrotem do Białegostoku, od razu mam... serce się robi ciepłe, czuję się jak u siebie i to jest właśnie... Dzisiaj odwiedziliście nas również z rodzinami, prawda? Więc czy wasze rodziny pierwszy raz są na Podlasiu? Moja żona tak, mój syn był tutaj w Sokółce na obozie piłkarskim parę lat temu, więc te miejsca kocha bardzo, ale cieszę się, że mogłem zabrać przyjaciół właśnie, a Paweł to jest u siebie tak naprawdę. Tak, no przyjechałem z całą rodziną tym razem, więc dzieci były już tu wcześniej. Bardzo kochają Białystok, więc zawsze jak powiem im, że jedziemy do Białegostoku, oni się cieszą i już siedzą na walizkach tydzień przed. No i pięknie, panowie. Polo Lista. Panowie, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki, prawdziwe klasyki w naszej retro liście. Dziś naprawdę mieliśmy okazję pobawić się świetnie i powspominać przy okazji nie tylko muzycznie, ale też poza muzyczne tematy. Ja bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj z nami, chociaż no, nie mamy zbyt często okazji, żeby się spotkać. Zanim jeszcze się pożegnamy, zanim poznamy ten najlepszy utwór wszechczasów w retro liście, to ja jeszcze chciałem podpytać ciebie, Arek, na przykład. No, ty jako prezenter muzyczny, jako dziennikarz już wieloletni, o co byś zapytał sam siebie? O co by zapytał sam siebie? I to jest dobre pytanie. Tak naprawdę myślę, zadałem sobie takie pytanie po latach, czy osiągnąłem sukces. I bym odpowiedział sobie, że sukces jeszcze przede mną. Dużo pracy, dużo energii jeszcze chcę poświęcić muzyce, dziennikarstwu i mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat będę zawsze gościem Radia Yard, bo tutaj czuję się naprawdę fantastycznie. Od 2011 roku tu jestem. No, skromność przemawia przez niego, prawda? Duża skromność. Także bym sobie zadał chyba to pytanie i sobie bym zadał jeszcze pytanie, które zadaję sobie od lat. Jak stworzyć dobry przebój? No właśnie, to jest pytanie. To chyba nie tylko ty sobie zadajesz to numer pytanie. Numer jeden. No właśnie, co zrobić, żeby być numerem jeden? Zapytaj DJ-a Diesla. No właśnie. Raczku, to jest bardzo proste. Fajna, taneczny aranż i słowa. Jak to mówi Skolim, walizka pieniędzy, wtedy hit murowany. I jeszcze jak pójdzie w Radio Yard, to już to mamy hita. Tak, dokładnie. Panowie, Yard, dokładnie. Panowie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj tutaj z nami. Dziękujemy. Ale ta niedziela fajna była, co? Wspaniała. Paweł, ja się najadłem. Mam nadzieję, że to nie była ta ostatnia niedziela. Nie, jutro się rozstaniemy. To jest ta początkowa niedziela, bo my czekamy, tak, rozmawialiśmy o tych hitach na przebój Diesla. Tobie dziękujemy, kochany, za zaproszenie. To był wielki zaszczyt, a wam, drodzy państwo, życzymy dobrej niedzieli, bawcie się, świętujcie i jeżdżąc samochodem, pracując w ogrodzie, będąc w górach, będąc na Mazurach, słuchajcie tylko i wyłącznie Radia Yard. Jak nie macie z anteny, to możecie z telefonu, bo tam najlepsza polska taneczna i w Polsce muzyka. I za granicą, tak nawet jest. W Stanach Zjednoczonych możecie słuchać wtedy. To masz robotę, Diesel. Tak jest. Przy robocie. Po robocie. Tak jest. Słucham często. Bardzo dziękujemy w takim razie. Ja życzę państwu miłej niedzieli. Dziękuję za to, że byliście z nami podczas naszego notowania specjalnej listy, retro listy, a dzisiaj oczywiście był ze mną Arek Braxton i DJ Diesel. Dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego. Polo Lista.